Hej, z tej strony autor kanału Potter w kilka minut. W tym odcinku przedstawię Wam pewną teorię, która mówi, że Harry Potter może być nieśmiertelny. Serdecznie zapraszam. Cała teoria zaczyna się w momencie, gdy Potter posiada wszystkie insygnia śmierci, czyli odpowiednio najpotężniejszą różdżkę w całym uniwersum, a mianowicie czarną różdżkę, kamień wskrzeszenia, dzięki któremu można przywołać ludzi z zagrobu, oraz pelerynę niewidkę, która pozwala się skryć. Ale jeszcze zanim przejdziemy dalej, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, ponieważ mi to bardzo pomaga i jest to dla mnie ogromne wsparcie. Tak z 500 łapek w górę byłoby naprawdę świetnie. A teraz zapraszam już na resztę materiału. Zatrzymajmy się w czasie, a dokładniej w zakazanym lesie obok Hogwartu. Właśnie to tam Harry zmierzał pogodzony już ze swoim losem, czyli ze śmiercią, po szokującym odkryciu prawdy w myśl odsiewni na rzecz wspomnień Severusa Snape'a. Harry dobrowolnie pozwolił się zabić Voldemortowi, bo uważał to za jedyne wyjście z jakże okropnej sytuacji. Najważniejsze jest to, że porzuconym przez Lorda Voldemorta uśmiercającym zaklęciu Avada Kedavra Harry był w stanie wrócić. Po spotkaniu z Albusem Dumbledorem, jak ze starym przyjacielem, Potter wybrał życie i wrócił do żywych. A więc Harry miał wybór, bo jako jedyny stał się panem śmierci, ponieważ to on zaczął kontrolować, kiedy umrze. Przepraszam, że znów przerywam, ale chciałbym zaprosić Was na mój drugi kanał Świat Wokół Nas, gdzie przedstawiam najróżniejsze tematy związane najczęściej z geopolityką czy historią, więc jeżeli macie chwilę i chcecie mnie wspomóc subskrypcją, to bardzo Wam dziękuję, bo bardzo mi to pomaga. Ale dosyć już reklam, a czas dokończyć sens teorii. W związku z tym, co przedtem powiedziałem, czyli że Harry Potter może wybierać, czy chce umrzeć, czy nie, powstała teoria, jakoby Harry był od tej pory nieśmiertelny, podobnie jak Dumbledore. Przy czym ten drugi wybrał śmierć dobrowolnie, no bo przecież jak zginął Albus Dumbledore? Bardzo dokładnie zaplanował on swoją śmierć, ustalając jej warunki. Plan Albusa miał polegać na tym, że Severus Snape ma zamordować dyrektora, co się właściwie stało, by zdobyć niezbędne zaufanie w oczach Lorda Voldemorta. Czyli skoro Dumbledore stał się panem śmierci i wybrał, że chce umrzeć, to teraz Harry jako pan śmierci również może wybierać, kiedy umrze. To też może nawet żyć wiecznie. Zostaje więc pytanie, dlaczego w takim razie Albus Dumbledore jako pan śmierci nie wybrał życia, przełamując tym samym klątwę rzuconą na niego przez Voldemorta, by żyć dalej i ostatecznie pokonać czarnego pana. Na to pytanie nie znam odpowiedzi, ale być może Dumbledore po prostu chciał umrzeć. Koniecznie podzielcie się swoim zdaniem w komentarzach, co sądzicie o tej teorii, a na pewno z chęcią poczytam sobie wasze wypowiedzi. Ja już dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, bo bardzo mi to pomaga. Link do źródła znajdziecie w opisie. Ja Wam dziękuję i do usłyszenia.